Jaro, będzie trejalówkę upalał. No, jak... Tylko warunek jest taki, że muszę ją odpalić, nie? Tam przez tą gromadę węgla masz przejechać. Enduro to ma największa pasja, inaczej żyć nie umiem. Enduro, jeśli tego nie czujesz, to nigdy nie zrozumiesz. Enduro. Tylko warunek jest taki, że muszę ją odpalić, nie? Tam przez tą gromadę węgla masz przejechać. Przecież to są, kurczę, z 3 wagony. Nie ma ratusznika jakby, co? Wiem. Idę go do przodu tylko. Dobra. Super. Ale leciutki jest. No? Siodełka zajebane. Nie mam siodełka, nie wiem jak to. A gaz jest normalnie w manetce, wiesz? Ale czad. Nie no, trialówka to jest moje marzenie, żeby mieć. Ale dobra, ja odpalę. Trialówka jest. Sanie jakieś? Sanie zapiąłem, no. Aha, dobra. Hamulec. O! Z chlebkiem. Już masz, czy narobiłem. Ma kompresję, co? No. To jest 300. 290. Jest taki warunek, jak odpalisz to jedziesz, jak nie odpalisz to nie jedziesz. To pchasz tylko. Po placu możesz. Ja mogę popchać. Nie, ja tego nie odpalę. To jest na pewno jakiś... Co? Ja spróbuję odpalić, może mi się uda. Nie tą nogą, wiesz? Kopałeś. Kopałeś? Chyba tak. I zapaliłeś? No, no raczej tak. Ja miałem kiedyś 600 na kopkę, tak żeby... 600 na kopkę. Kają. O, no. Widzisz? Patrz teraz. Ale fajny, zwrotny motocykl, nie?
Najbardziej to mi się podoba stójka w trialu. Nie usiądziesz, nie ma gdzie. No, ale nie, naprawdę, lubię to. Lubię równowagę, a tu jeszcze taki skręt jest, wiesz? No. Że ten skręt ci pomaga utrzymać tą równowagę po prostu, nie? Ciekawe, nie? Ale wiesz, aż kusi gdzieś normalnie no, przez coś. Schody, tylko się wycofałeś. No bo za wąskie bym nie, kierownicę chyba tam nie zmieścił. Ale ja taki, wiesz, taki zamarkowałem po prostu to, żebyś wiedział, że tam chcę jechać. No tak wyglądało. No widzisz? Ale nie, fajne, naprawdę. Jak kiedyś by mi się takie coś przydarzyło, bo wiecie co, bo w ogóle każdy powinien mieć trzy motocykle terenowe, czyli tak, triala, dwusuwa i czterosuwa. I to by było sprawiedliwe na tym świecie, wiesz? No. I już tam, wiesz co, jak ktoś chce ścigacza, to tam już ten, nie? Ale to jest naprawdę. A jestem, Piotr, bardzo zadowolony, że mi pozwoliłeś. Nie ma problemu. No. Kiedyś będę miał okazję, to kupię. Nawet, wiesz co, powiem ci, że ja starszy... Ja możesz go kupić. Tego? No pewnie. I to całkiem tanio. Za ile? 9000. I który to jest rok? 11. No popatrz. No, tam nam te moje górki, wiesz ile to treningu by mi to dało? No, bardzo dużo. No. No jazda trialem jest ciężka, ale dużo daje, nie? No, kłody czy coś, to całkiem inaczej się przez to przejeżdża. No. Potem jak wsiadasz z polotem na enduro, to plus 10 do mocy, nie? Do umiejętności. To co, to lepiej się przekłada? No. Z triala na enduro? Jeździłem filet trialem, no. Naprawdę dużo daje taki trening na trialu, nie? No dużo, dużo. Nie, no naprawdę, no to jest... No i nogi idzie, nie? Tylko te dziwne, wiesz, że to chcesz usiąść, nie? No. Dostają nogi, nie? Ale wiesz co, jak go odpaliłem, no to kurczę, to chyba musi być mój. No byłem w szoku, myślę, że nie odpalisz. No bo wiesz co, bo trzeba stąd, nie? Bo stąd to słabo, wiesz? Z tej strony. To ma komprechę, nie? No ma, ale tak wiesz, ale tu jak sobie, wiesz... No. Puch. Ta kopajka jeszcze jest taka długa, to jest... Tak, w szkółkach też się uczę, nie? Zgaszony motor. Tak. Pochować podskakiwać. Ja się cały czas tego uczę, wiesz, ale to jest... To nie jest takie proste, nie? No. Tylko na trialu się tego nauczysz, a potem możesz to przerzucić na górę, nie? Luberda uczył, wiesz? Technikę od Luberdy przejąłem. Ale i tak nie jest źle. Jeszcze tylko go na koło wtedy, nie? Nauczyć się? Na stójce na koło, nie? No i też, bo ty teraz jechałeś, co, dwójka, trójka? Nie? Dwójka, trójka, no. A tu dopiero to są takie biegi bardzo wolne. Dopiero wyżej masz takie szybsze te biegi, nie? Jakbyś mu włączył piątkę, to by zobaczył, że on też potrafi ciągnąć, nie? Aha, ale ja nie chciałem, bo nie chciałem filtra zasypić. No. Ale jak już takie jeździ enduro, to trzeba... A jak w ogóle mi w nim? Fajnie? No kurde, szyty na miarę. No, szyty na miarę po prostu. No. Ile tam mam długo? 7, ja? Nie, 6. 6? 6, nie? Te pierwsze 3, ta czwórka też jest taka wolna, nie? Takie żółwi. No, żółwi, to, czwórka jest taka pomiędzy jakby. A powiedz mi, co trzeba zrobić, żeby filtr powietrza wyczyścić? No to odkręcasz te śrubki, ściągasz ten tak, połączeń, no. To jest filtr powietrza, nie? Pod tym. Aha, pod tym. Tak, no to trzy śrubki, nie? No to żaden problem. No nie, tylko że tu faktycznie nie ma czegoś takiego, że ktoś mówi, że myje co jazdę, tylko tu trzeba to robić co jazdę, nie? Tak. Tym bardziej, jeżeli ktoś jeździ tym właśnie w lesie, gdzieś tam mokro, mhm. Tak dalej. Trzeba to robić. No to jak jest mały masz, filterek. Tak, masz. Tak, mały patrz, filterek. Patrz, jest... ten bym brał, nie? Betę normalnie, nie? Na hard, nie? Rozumiesz? A tego tak i tego między samochodami. Cichaczem no. Na szkolenia, no. Nam złomotać nas. No pięknie, naprawdę. Zobaczymy, wrócimy do tematu. Tylko muszę któryś z motocykli sprzedać.
pięknie, to jak rower po prostu jest. Aha, przodem też można? Zobaczymy, czy ustoi. Jak nawrócisz go, żeby prosto był, to powinien stać. Ciepło. Super, naprawdę jestem pod... No, tak jestem zadowolony, Piotr. Trzymaj. Że się w pale nie mieści. Z tego jestem zadowolony. Rzecz, tylko no, trzeba mieć gdzie, trzeba mieć chęci na to. Bo ja to już się męczyłem tym, nie? Chwilę czasu, ile ja tym, to miesiąc czasu tym pojeździłem, nie? Tak, że na każdy wyjazd to dałem. Nie, ale fajnie, ja to miałem u Spirowskiego na tor, jeździłem tą betą, nie? Ale ja mam u siebie, ja nie muszę nigdzie jechać, żeby u siebie tym jeździć. Jak masz hard, takie enduro typowe, no to... Znaczy mam, wiesz, z górki, mam jakieś głazy, cegły zakopane w tym, żeby to wystaje. Górki mam, takie, wiesz, takie kamienne. Ja akurat mówię, u Spiry tym trenowałem. Kurde, to jest całkiem, no... To jak masz u siebie, to spoko, nie? Bo jak właśnie chciałbyś z tym gdzieś jechać z kolegami, nie, czy coś, to... Nie, to mam u siebie, to po prostu do nauki, bo ja to samo robię na tych moich motocyklach, co mam. Nie. No to mam malutki zbiornik, to nawet tam nie zajedziesz daleko. No. No zobaczmy. Yeah, why you mad? I got a bad bro. Name hot in these streets, no Tabasco. But I'm so stubbed, that's a fact, yo. And if you think I'm running, you can run it back, yo. Go run it back. You know that I run it. Everything you wanna do, I already done it. And I got your little boo telling me she love me. I got this. Damn, oh, damn, this will be a long. Yeah. Yeah. You know. I said, damn, this gonna be a long night. Sign everyone. Go ahead and pop it, let me feel some. Do it for the boy with a bag now. Movie star money making everybody act out. I don't lie to these women, if I want them, then I tell them. Don't get fly for these women, I was born with these propellers. All my haters cannot beat me, so I call them acapellas. See, I'm only getting better, you only get jealous. You know that I run it. Everything you wanna do, I already done it. And I got your little boo telling me she love me. I got this one. Damn, it's gonna be a long night. You know, I got this one, that one. Damn, it's gonna be a long night. Yeah. MD, JPP, you already know, baby.